Cześć, witaj w kolejnej lekcji. Jak wybierać ćwiczenia, jak określać ćwiczenia. Mówimy sobie cały czas, już poruszamy temat harmonogramu ćwiczeń, o którym już sobie y, zaczęliśmy powolutku, prawda sobie mówić, chociażby w poprzedniej lekcji y, o tych efektach. Jak określać ćwiczenia, jak wybierać ćwiczenia. Y, to jest w zasadzie dość trudny temat, bo jeżeli Ktoś chce zacząć grać na gitarze, to po prostu ja chcę grać na przykład tam jakiś master of puppet czy cokolwiek, czyli chcę łączyć od razu dużo różnych technik, które są zawarte w tym, w tym utworze, prawda? Bo każdy utwór składa się z elementów składowych, składa się z elementów składowych, składa się z elementów yy, poszczególnych elementów: slajdy, power hordy, tłumienie. Szybkie kostkowanie, rytmy, yy, frażolety, bendingi, slajdy, yy, pff, nie wiem, mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy, yy, które są jakby elementami warsztatu danego gitarzysty, prawda, danych gitarzystów, więc yy, to jest naprawdę trudne, bo my musimy teraz sobie zacząć rozdzielać, co nam słabo wychodzi. Myślenie w kategoriach właśnie, w czym mogę się jeszcze podszkolić, co już umiem, co mi wychodzi. Ale jeżeli już umiem, to nie mogę tego dołożyć na bok, bo jeżeli tego nie ćwiczę danej rzeczy, to ona później zaczyna kuleć. Więc wybranie ćwiczeń do, do harmonogramu, sobie powiemy na, w następnej lekcji o, o harmonogramie, jak się za niego zabrać. Wybranie ćwiczeń jest bardzo istotne. Ja y, zawsze dzielę ćwiczenia na dwa takie filary. Jeden to jest filar, naprawdę już o tym mówiłem, filar mechaniczny, czyli po prostu ćwiczenia, które mają za zadanie cały ten aparat mięśniowo-rękowo-mózgowy wyćwiczyć i najlepiej w pełni wyćwiczyć, czyli żeby ćwiczyły wszystkie cztery palce, żeby tutaj ćwiczyła też ta ręka. Kostkowanie przemiennym po różnych strunach, yy, szybkie kostkowanie. Więc te, te ćwiczenia z filaru mechanicznego mają właśnie za zadanie to, żeby ręka dobrze pracowała, żeby się skupić dokładnie na pewnych elementach. Już yy, można powiedzieć troszeczkę jak pod mikroskopem: jeżeli mamy ćwiczenia na palce, raz, dwa, trzy, cztery, to skupiamy się na przykład tylko na pierwszym, drugim palcu, żeby pierwszy, drugi palec przećwiczyć. Najlepiej, żeby on przez dłuższy czas to ćwiczenie. Było grane, czyli na przykład gram 1, 2, 1, 2, 1, 2 po całym gryfie. Tylko gram ten pierwszy, drugi palec. One ćwiczą przez 100% czasu. Przez 100% czasu ćwiczą dwa palce, czyli każdy z nich przez 50% czasu poświęconego na to ćwiczenie pracuje. Prawda? Ogrywam cały gryf wzdłuż. Nawet bez myślenia, po prostu, żeby, było, żeby był on zagrany. Po jednym uderzeniu, po dwa uderzenia kostką, po trzy uderzenia kostką, po cztery. Ogrywam cały cały gryf. te ćwiczenie, co też mówiliśmy już wcześniej. W poprzek gryfu. 1 dwa, jeden, dwa. Przesuwamy się w ten sposób. o jeden, Co jeden próg. Jeden, pierwszy, drugi próg. Pierwszy, drugi. Pierwszy, drugi. Pierwszy, drugi. Drugi, trzeci. Drugi, trzeci. Drugi, trzeci. Drugi, trzeci, czwarty. Trzeci, czwarty. Czwarty, czwarty piąty i tak dalej. Przesuwamy się o jeden, o jeden próg w górę. W poprzek gryfu. Wzdłuż gryfu. Pierwszy, drugi drugi, trzeci, trzeci, czwarty, czwarty, piąty, piąty, szósty ogrywamy w ten sposób każdą strunę po kolei po przekątnej najgrubsza na pierwszym, drugim progu piąta struna na drugi, trzeci czwarta, trzeci, czwarty czyli po prostu te pajączki tylko chodzi o to, żeby skupić się przede wszystkim na wybranych palcach pierwszy, drugi zwykle pierwszy, drugi palec zwykle jest zawsze najsilniejszy więc on, one jakby są zawsze najmocniejszą naszą stroną Później skupiamy się na drugim, trzecim palcu, drugi, trzeci, niech ćwiczy drugi, trzeci przez 100% czasu ćwiczą te dwa, czyli przez 50% czasu drugi palec, przez drugie 50% czasu trzeci palec, ćwiczymy tak samo te ćwiczenia, przechodzimy w poprzek gryfu, przesuwamy się o jeden próg, przesuwamy się o dwa progi, czyli na przykład grałem 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, później gram na przykład 3-4, 3-4, albo 1-2, 1-2, 4-5, 1-2, 1-2, 1-2, 5-6, 5-6, prawda, czy przeskakujemy o większe interwały, Zaczynamy od jednego progu, przeskakujemy do następnego. Później przesuwamy się o jeden tu i tu o jeden. Czyli ćwiczymy też takie skakanie. No takie podstawowe ćwiczenia, ale yy, główną uwagę skupiamy na pewnych niedociągnięciach. No, no na przykład trzeci, czwarty palec to w ogóle one są najsłabsze. Więc zamiast grać raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, gramy trzy, cztery, trzy, cztery, trzy, cztery, cztery. cztery. Niech te palce się wymęczą, że tak, że tak yy, powiem. No... Można powiedzieć, że to jest taka, taka siłownia Bo po, po krótkim graniu Te palce już po prostu nie mają siły yy, Ale to jest bardzo ważny Taki wskaźnik Jeżeli Najpierw nam po dwóch minutach Już palce nie mają siły Ręka nie ma siły To na drugi dzień Po Na pierwszy dzień po dwóch minutach Nie mają siły Na drugi dzień już po dwie i pół minuty nie mają siły Na trzeci dzień po trzech minutach, czyli wtedy widzimy, obserwujemy. Ważne też, żeby prowadzić takie troszeczkę obserwacje. Jak długo te palce wytrzymują, jak długo y, jestem w stanie grać w jednym ciurkiem, że tak powiem, dane ćwiczenie. Yy, wiem, że to jest takie już zagłębianie, takie można powiedzieć już rozdrapywanie tego grania, ale właściwie y, to jest też istotne, żebyśmy po prostu jak już gramy, to żeby już zagłębiać się w każdy zakamarek tego gryfu, w każdy zakamarek yy, Ciała, ciała, ręki, dłoni, w yy, te zakamarki tutaj, no chyba że mamy brudne, to trzeba było je najpierw umyć. No, pamiętamy oczywiście o myciu y, rąk przed graniem to jest najbardziej podstawowa sprawa też powinienem mówić to o tym codziennie, żeby myć ręce po prostu wtedy się gitara nie brudzi wtedy też jest komfort gry odpowiedni. Yy, no, oczywiście ten filar pierwszy, czyli ten mechaniczny skupiamy się na nie na jakości brzmienia w sensie czy to jest brzmi stonacji a mol czy c jak to brzmi yy, fajnie jak to brzmi nastrojowo yy, pięknie wspaniale tylko bardziej na tym jak my to zagramy żeby nam wychodziło żeby nam wychodziło w którym momencie już nie mamy siły tu wsadzamy wszystkie ćwiczenia do tego filaru czy to jest tapping czy to jest bending czy to jest vibrato. Wszystkie te ćwiczenia po prostu wsadzamy do tego wora takiego mechanicznego. Gramy na, na zasadzie, żeby sobie, no właśnie, że musimy powiedzieć o metronomie, że yy, musimy połączyć te ćwiczenia też z metronomem, czyli metronom też daje nam, jest pewnym wyznacznikiem. Jeżeli dajemy radę dobrze w 60 uderzeniach na minutę, to na następny dzień już grajmy 65 na minutę. Jeżeli dobrze nam wychodzi 65, na następny dzień dajmy 70. Nigdy nie trzymajmy się jednego tempa. To jest bardzo duży błąd, że po prostu yy, uczniowie nie, nie idą do góry z tempem metronomu. Idą na jednym, na jednym poziomie metronomu, a później się pytają, jak zrobić, żeby szybko kostkować. No, tak zrobić właśnie, jak mówię, zwiększać sobie tempo. Jeżeli kostkujemy dobrze w jednym tempie to później zwiększamy sobie to tempo. Nigdy nie możemy się zatrzymać na jednym tempie, a to byłoby jeszcze gorsze, to jeszcze zwolnić, na przykład gramy 70, później 65, to właściwie to się chyba raczej nie zdarza. Owszem, zdarza się, jeżeli mamy dłuższe przerwy od grania. Jeżeli na przykład gramy yy, w poniedziałek gramy fajnie w tempie 70, a już na przykład w następny poniedziałek tempo 70 może być dla nas nieosiągalne i musimy się cofnąć. Więc znowu wracam do tego, do grania codziennego do grania codziennego, to jest bardzo istotne czyli tak, łączymy sobie metronom w tym filarze mechanicznym po prostu musimy pamiętać o tym, że jeżeli tapping nam wychodzi fajnie w jakimś tempie to na drugi dzień dajemy troszeczkę szybciej, to już mówiłem fajnie o 5 podnieść jeżeli o 5 będzie za dużo, to podnieść o 1 i tak podnosić sobie o 1, codziennie podnosić o 1 filar mechaniczny, bardzo, bardzo istotny, a drugi filar to już jest taki właśnie ten melodyczny, gdzie już wykorzystujemy mm, całą wiedzę teoretyczną, którą mamy, interwały, akordy, skalę, progresję akordów, jakieś współbrzmienie między gitarami wykorzystujemy i wkładamy jakby te wszystkie zagrywki, które sobie wyćwiczyliśmy wcześniej. Prawda? No oczywiście no, je, zagrywka 1-2, 1-2, 1-2 to może nie za bardzo jest jakaś skala, bo zawsze w tej skali przechodzimy na inne progi. Nigdy nie jest tak, że mamy idealnie tak zagrane. Bo na przykład jeżeli tu mamy F, Fis, to gdzieś tutaj będzie w tej skali na przykład y, nie będzie dźwięku na przykład y, Gis, prawda? Więc to jakby 1-2 to jest typowo takie mechaniczne. Ale ten drugi filar właśnie melodyczny to jest taki, że my adaptujemy do melodii, do skal, do akordów, adaptujemy właśnie wszystkie te zagrywki, które ćwiczyliśmy wcześniej. Więc właśnie takie, w ten sposób trzeba podejść do, do ćwiczenia i w zależności, co nam słabo wychodzi, na to więcej poświęcamy czasu podczas ćwiczenia codziennego. O harmonogramie sobie jeszcze powiemy, jak sobie go Układać na co zwrócić uwagę, ale myślę, że to są takie właśnie najważniejsze rzeczy, jak, jak te ćwiczenia wybierać. Oczywiście bardzo ważną, ważnym aspektem jest jeszcze to, żeby mieć poza ćwiczeniami w głowie, które sobie sami tworzymy, mieć bazę ćwiczeń, chociażby którą zdobywasz tu po kolei do poszczególnej lekcji, żeby mieć tu bazę ćwiczeń, bo często jest też tak, że nie wiem, co, 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 co zagrać, no, nie wiem czy tutaj jakieś tak 12, 4, 7, tapping zagrać, a nie wiem, on chyba średnio wychodzi, albo 5, 5, 8, 15, a jeżeli mamy bazę ćwiczeń, to po prostu włączamy dane ćwiczenie, aha, w ten sposób i ćwiczę sobie daną, daną rzecz. Następne ćwiczenie i sobie to ćwiczę, czyli właściwie jeżeli mamy już gotowe ćwiczenia, to to jest idealna taka pożywka i... Wspaniały motyw, żeby nie tracić czasu na wymyślanie ćwiczeń, na wyszukiwanie. Mamy bazę ćwiczeń, włączamy jedno, drugie, trzecie, czwarte yy... i się rozwijamy w ten sposób i, i ćwiczymy. Tak więc dobra, widzimy się już w następnej lekcji. Tak więc przemyśl to, co mówiliśmy, i do zobaczenia w następnej lekcji.